Śląsk Wrocław pokonał Piasta Gliwice 2-1, choć od 31 minuty przegrywał 0-1 po strzale Feliksa. W 65 minucie pojawił się na boisku w Barwoksiąskiej Jakub Łabojko. To był trudny moment dla Was, bo przegrywaliście 0-1, ale końcówka tego meczu w Waszym wykonaniu jest zapowiedziana. W 84 minucie Esposito daje Wam remis 1-1, a w 88 minucie Łukasz Brosik strzałem z rzutu karnego daje Śląskowi zwycięstwo 2-1. Euforia po końcowym gwizdku, ale to spotkanie wcale nie musiało się tak zakończyć, bo w pierwszej połowie, w zasadzie do 70 minuty, Piast miał dużo więcej dogodnych sytuacji i mógł to spotkanie kontrolować prowadząc wyżej. Zgodzę się. No, nasza gra na początku meczu nie wyglądała zbyt dobrze, czego efektem była stracona bramka. Cieszy na pewno to, że po blisko chyba roku, albo nawet w dłuższym okresie czasu, odwróciliśmy losy meczu. Kiedy przegrywaliśmy, udało nam się w końcu wygrać i dowieść 3 punkty do końca, co się we wcześniejszych meczach, sezonach nie udawało zbyt często i jestem z tego powodu bardzo dumny, że w końcu powstaje tutaj drużyna przez duże D i nawet jeśli gra się nie układa po naszej myśli, to jesteśmy w stanie odwrócić losy meczu i wygrać spotkanie z tak dobrą drużyną jak Piast Gliwice, mistrz Polski obecnie. Co Twoim zdaniem było tym czynnikiem decydującym, oczywiście poza golami, co odwróciło losy tego meczu? Zmiany poczynione w drużynie Piasta, Wasze zmiany, zmiana systemu gry, czy też w końcu Wasze śmielsze ataki, bo tego w dłuższych partiach czasu w pierwszej połowie brakowało z Waszej strony? No tak, nie mieliśmy zbyt wielu okazji do zdobycia bramki, jakieś stałe fragmenty, przypadkowe sytuacje. No co prawda też w przypadkowej sytuacji strzeliśmy pierwszą bramkę, co napędziło, dało nam wiatr w żagle i zmotywowało do wygrania tego meczu i do strzelenia jeszcze jednej bramki. Myślę, że cała determinacja całej drużyny, która wyszła w pewnym momencie, może to przez zmiany, może to poprzez po prostu to, że zostało już mało 105 meczu, a trzeba odwrócić losy meczu, ale na pewno z tego powodu możemy być zadowoleni, że udało nam się wygrać. Przed Wami teraz wyjazd na Legię Warszawa. Legia na początku sezonu z reguły gra słabo, natomiast Śląsk po 2 zwycięstwach będzie na pierwszym lub drugim miejscu. Zatem można spodziewać się, że będziecie tutaj drużyną, która będzie chciała podtrzymać tę pasę, no i będziecie chcieli sprawić kolejną niespodziankę, tym razem na boisku Legii. No tak, zgadza się. Co do miejsca nie przywiązywałem dużej wagi na samym początku sezonu, bo to na razie nie ma znaczenia. Przecież na pewno to, że od 6 meczów nie przegraliśmy. Przecież ostatnie mecze to wszystkie są nasze zwycięstwa. Na pewno cieszy, że jest nas ten gen zwycięstwa, czy to w sparingach, czy teraz w meczach ligowych. Fajnie było dalej to podtrzymać. Wiadomo, że Legia jest gorącym terenem, jest to Pucharowicz, bardzo dobrze znana marka w Polsce, więc nie idziemy tam się do niczego obawiać, jedziemy po zwycięstwo. Na pewno bardzo cieszy i to była decyzja trenera, trzeba przyjąć taką taktykę na mecz. Ja muszę ją uszanować, ale ciężko pracować. Bardzo długo w tym meczu ta gra nie układała się po Waszej myśli. W końcówce taki prawdziwy roller coaster z piekła do nieba. Tak, no ale myślę, że nieważne, lepiej ładnie przegrać, lepiej wszystko wygrać, niż ładnie przegrać. Tak, w zeszłym sezonie mieliśmy takie mecze, gdzie przeważaliśmy. Niestety w tych meczach nie wygrywaliśmy. Teraz sytuacja się odwróciła, może nie graliśmy najlepiej, ale 3 punkty dostałem we Wrocławiu. No właśnie, tutaj już jakoś na Wojko przed momentem powiedział, że po raz pierwszy od dłuższego czasu udało Wam się odwrócić losy meczu, kiedy to Wy jako pierwsi straciliście gola. Rzeczywiście taki też postęp mentalny nastąpił w Śląsku Wrocław, tak należy to interpretować? No myślę, że tak, to prawda, było to dawniej, bo tak myśmy pierwszy tydzień się bramki to odrobili. Bardzo, bardzo się cieszymy, że udało nam się w tym meczu i dalej podtrzymujemy pasę zwycięstw, tak? Nie wiem, czy doczekam się na Łukasza Brozia, także zadam pytanie może nie adresatowi, ale może jakiś. Jak to wdrożenie wygląda? Jak jest hierarchia podejścia Marcina Robaka, jeśli chodzi o rzuty karne? Gdyby był Robert, on byłby pierwszy, a który byłby Łukasz Brosie w tej meczu? Nie wiem, myślę że Robert i postrzelał, ale razem stają po treningach i rzuty karne i pewnie by się wymieniali, tak? Poszedł Łukasz, strzelił bardzo pewnie i wygraliśmy.